Wyprowadził się pan ze wspólnego mieszkania 5 listopada. Tak. Czy wówczas nastąpił także rozpad więzi ekonomicznej? Tak. Tak. Fizycznej? Tak. Tak. Uczuciowej? Tak. Panie Zimiński? W moim przypadku nie. Czy to znaczy, że nadal kocha pan żonę? Przepraszam bardzo, czemu służą te pytania? Zgodziliśmy się na rozwód bez orzekania o winie, żeby mieć to jak najszybciej za sobą. Muszę wiedzieć, czy są przesłanki do pojednania. Mój mąż ma dziecko z inną kobietą. Jak miałoby wyglądać to pojednanie? Że co, że zamieszkamy razem we czwórkę? Będziemy udawać, że jesteśmy wielką, kochającą się, szczęśliwą rodziną? Proszę się uspokoić. Dobrze, czy możemy to już skończyć? To jest upokarzające.